i wszystkim witam Was serdecznie w drugim sezonie Mirosława Landgraba, który nazwałam prawdopodobnie, jeśli się nie mylę, jak ja go nazwałam? Landgrab podbija miłowo? Chyba coś takiego. Tak, mam jak zwykle zaniki pamięci. Moja własna seria, a ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. Jak widzicie, mam tutaj piękny domek. Domek to jest taki apartamentowiec, powiedzmy, bo raczej blok to tak za ładny jest na blok. Chociaż zwał jak zwał. W każdym razie sobie tutaj Mirosław zamieszkał. Ja już mu mieszkanko urządziłam. My mieszkamy chyba na drugim piętrze, tak. Zgadza się. Drugie piętro i jest nasze mieszkanko. Proszę bardzo. Urządziłam je w takim, powiedzmy, że męskim stylu. W takich kolorach czarno-szaro-białych. Tutaj mamy... Jak wam to pokazać, żeby było dobrze? Może się uda na tabie, jak myślicie? Oj, chyba się nie uda. Za nisko zjechałam. Jak teraz do góry jechać? O, jest, dobra. O, rany. Gdzie tu się wchodzi? Tu się wchodzi. Nie, tab to nie jest dobry pomysł. Ja wam pokażę to normalnie, po ludzku, bo to mieszkanie nie jest duże. Tutaj mamy kuchnię. Łazienka taka sobie zwykła. Proszę bardzo, kibelek, jest umywalka. Tutaj mamy przedpokoik i stół do kuchni. Tutaj kuchnię mamy taką, z barem od razu. Kącik salonowy, czyli telewizor, jakaś tam gra. Tutaj nasz Mirosław ma gabinet. Ja się tylko spytam, co ta półka tak stoi dziwnie. Halo, co tu się wydarzyło? Ja się pytam, co tu się wydarzyło? O. No, teraz jest dobrze. Tak, tu ma taki gabinecik i ten dywan może dziwnie wyglądać, bo on jest ustawiony na kodzie. No niestety, albo tekstura, albo symetria. Taki wybór miałam, więc już stwierdziłam, że w sumie niech sobie taki będzie. Zrobiłam mu gabinet, bo on ma być przedsiębiorcą, to stwierdziłam, że powinien mieć swój gabinet, jak najbardziej. Tutaj mamy sobie... A, już pokazywałam salon, no i w sumie... Aha, jeszcze sypialnia. Sypialnia jest tutaj, taka sobie, też w takich ciemnawych kolorkach. No i cóż, i to było tyle z naszego mieszkanka. Tutaj mamy sąsiadów oczywiście. Jedyne, co mogę wam jeszcze pokazać, to hall. Proszę bardzo, tak wygląda hall. I chyba wszędzie jest podobnie urządzony. No, no nie całkowicie, ale jak widzicie, bardzo mi się spodobał ten apartament i stwierdziłam, że to będzie fajne miejsce dla nas na początek. Nie potrzebujemy niczego większego. Tutaj nawet wcisnęłam nasz samochód. Mogę jeździć? Mogę, dobra. To dobrze. Nasz Mirek, co on idzie robić? On idzie już kogoś uściskać w ogóle. Jak widzicie, odzyskał twarz, proszę bardzo. Mamy twarz z powrotem, dałam mu taki leciuteńki zarośnik. Żeby, wiecie, wyglądał na starszego. Niech on idzie już sobie uściskać przyjaźnie. Kogo tam musi uściskać? Smok, smok? Wszyscy się na niego rzucają w ogóle, nie? Jakaś tam Amanda Gross. Ta też? W ogóle co oni tutaj? Wszyscy chcą ode mnie. Zmyłka. Wszyscy tutaj nagle gestami mnie witają. No dobra. On ich chyba musiał znać kiedyś. Nie wiem, czy to nasi sąsiedzi są? No to wygląda. Ale tak, ja dzisiaj na taki pierwszy odcinek, gdy zaczynamy, pomyślałam sobie, że zrobimy parapetówkę, bo wiem, że jest taka opcja. O, Mirek idzie jeść. Uwaga. Mirek idzie szaleć. parapetówka, myślę, że to będzie dobry pomysł i już bym nawet ją zaczęła robić, bo... Wiecie co? Bo my tutaj mamy tego baga. Miałam to poprawić, że jak tutaj coś stoi, to chyba te drzwi się nie będą zamykały. Nie, to jednak to lustro... Nie, dobrze. No, teraz będzie okej. Obniżmy sobie tutaj ściany, żeby nam wygodnie było patrzeć. Jeszcze chciałam powiedzieć, że... no, Mirosław ma bogate to mieszkanie, jak możecie zobaczyć. Nie będę ukrywała. Ale to dlatego, że Mirosław zawsze był bogatym Simem. Jeśli znacie Landgrabów z The Sims 2, to wiecie, że oni mieli hajs. On w ogóle miał wielki dom. Ale w wyniku pewnych rodzinnych długów Landgrabów stracił ten dom. Musiał go niestety sprzedać, żeby spłacić swoje długi. I dlatego teraz musi sobie radzić sam. Bo jak wiecie, jego rodzina nie żyje.
więc on spłacił te długi i teraz będzie musiał się dorobić sam wszystkiego. Zostało mu jeszcze rodzinne przedsiębiorstwo, którego jest właścicielem. I tym się również zajmiemy, zobaczcie, spalił. Zupę z mikrofalówki. Jak można spalić zupę w mikrofalówce? Nieważne. Niech teraz to je, no trudno. Trudno. Biedny. Biedny Mirosław. Niech to zje i urządzimy przyjęcie. O, współlokatora nie szukamy, bo nie mamy miejsca. Jest parapetówka. U mnie, wiecie, przyjęcia trwają aż nie godzinę, tylko 10 minut takich realnych, więc to jest akurat idealna pora, żeby zacząć. Bo już mam 7 minut odcinka, więc zamiast. Troszkę go przebrałam, ale jeszcze ściągnęłam nowe ubrania i myślę, że... myślę, że go przebiorę jeszcze. O, patrzcie, tutaj są nasze zdjęcia z tymi. Właśnie muszę do nich koniecznie... O, bo ona jest chyba w pracy. Trudno. A chciałam ją zaprosić. No posprzątaj, bo jeszcze nie mam pokojówki. A w ogóle to jakieś żarcie by się przydało, ej. A wy wchodzicie czy nie? Aha, muszę otworzyć zamek. Chodźcie. Chodźcie, Mirek włączy muzykę. O, jeszcze wam nie pokazałam, że mamy tutaj grilla na dworze, to może zrobimy te. Hot dogi. Idziesz? O Boże. Tą taką starą sąsiadkę mamy akurat. Wiem, że tą muzykę słabo słychać. Ja ją może odrobinę pogłośnię, bo jednak jest za cicho. Chyba będzie głośność efektów, co? Albo nie. Teraz? Tak, teraz ją słychać. No ale zobaczcie, teraz jest za głośno, ewidentnie. Znowu będzie mnie zagłuszało. Po prostu tego się nie da dopasować. Trudno musi być tak. Gdzie idziesz z tymi hotdogami? Idziesz do stołu? Teresa? Co tu robi Teresa? Ona jeszcze nie skończyła studiów. Ja jej nie zapraszałam. Czy ona do nas jedzie? Gdzie są w ogóle ci sąsiedzi? Halo? Ja tu parapetówę robię. Boże, po prostu nie wierzę, nie? Nie można jak mnie zaprosić do stołu? Goście, chodźcie żreć. Zrobiłam wam hot dogi. Patrzcie, Teresa przyjechała z... I Bożena przyjechała. Ale ja przecież nie zapraszałam ich. To tak można? Bez jaj. O nie, ale się będzie działo. Dzisiaj jeszcze nie podejmujemy kariery, bo zobaczcie, on ma takie głupie pragnienia. Ja poczekam, może będzie chciał w końcu być jutro tym swoim przedsiębiorcą. Na to liczymy. I myślę, że w kolejnym odcinku też pojedziemy do jego przedsiębiorstwa, zobaczyć jak się miewa sytuacja. Ona chyba nas nie lubi. Ale przyszła na moją imprezę. Jeszcze spróbujemy teraz zadzwonić do Carmen, bo jest już po 17, ona chyba skończyła pracę, bo ona, jak dobrze pamiętam, jest prawniczką. Bo ona tam z Benarem pracowała. Więc tak. A potem sobie potańczymy. Tańcz solo i zaprosimy wszystkich. Ta impreza będzie chyba trwała do późna. Bardzo późna. O, do nas się dzwoni. Włączmy sobie wszystkie światła. Bo ciemno się zrobiło. Co on tak długo żre? Tego hot doga jednego, halo. Ile może czekać? Ach, mała, tam się witają, smukają. A my ją znamy? Znamy, ej. Wszystkich znamy. Ale ja sobie nie przypominam, żeby on się z nimi witał, nie? Może z sąsiadami tak już jest po prostu. Czekaj, Mirek, odbierz ten telefon. Najpierw. Nadal nudy. O, ci już się bawią. Kto to i czego chce od nas? Carmen! No Carmen, wbijaj na imprezę, co z tobą? Halo? Skończyła się robotę, to zapraszam. Weź to z kasy i zadzwonimy do niej i ją zaprosimy. Nie kochana, ty do nas wpadaj. Przedmieście już mamy dosyć. Nie chciałam tego przesuwać. Zaprosiam.
Trzeba tu rozkręcić towarzystwo. Tak, możesz przyjść za przemienioną osobą. Bo robimy imprezę, to czemu nie? Boże, ja mu kazałam tańczyć z tym kolesiem, nie? Tyle kobiet, a ja mu kazałam tańczyć z tym batem. O, i jemu się nie spodobało. Ojej. Czemu poszliście? O, tu jest jakaś baba, czekajcie. Zabawiaj, opowiedz jej dowcip. Nie idź się teraz kąpać, jak masz gości, ty jesteś normalny. Patrz, ona cię nie lubi. Czemu ostatnio imprezy nie wychodzą? A ty ze mną będziesz tańczyła? Czy oni sobie idą do domu? No i co, gdzie jest reszta gości? A Carmen? Czekam na ciebie. Idzie jakaś Clementina kwadracik. Gdzie, patrzcie, gdzie ona polazła? Ja tutaj mieszkam. Czy wy to widzicie? Po prostu parapetowa na korytarzu, nie? Screen musi być. Nie wierzę. Chodźcie na górę, głupie. Nie wytrzymię z nimi. Oni mi psują wszystkie imprezy. Ja chcę mieć dobrą parapetówkę. Tańcz solo. I teraz pozapraszamy tych z dołu baranów. Zaproś. Zaproś. Carmen. Zaproś. Ja nawet nie wiem, którzy to moi sąsiedzi, a którzy sobie tak przyszli po prostu. Zobaczymy, czy przyjdą. No ty też możesz tańczyć. Czy wolisz zjeść hot doga? Nie, ty wolisz zajrzeć mi do lodówki. Spoko. To bardzo miło z twojej strony. I co, przyjdziecie tu na górę? Wtoczycie się? Toczą się. Zbijać. Robimy imprę. Chcę mieć normalną imprezę, a nie... O, patrzcie, idealny screen. Zobaczcie na tą laskę. Zobaczcie na nią. Uwielbiam. Da się ściany podnieść i dupa. Za ciasne mieszkanko mamy. Ale stąd ją widać bardzo dobrze. Świetnie wygląda. Idzie więcej osób? Idą. Chodźcie, tańczcie. Bawcie się ze mną. Yeah! Bawimy się. A ten co pokazuje, że mają świra? Sami ich zaprosiły się teraz. Ooo! Ci świrusy przyszli tańczą w moim domu. A ten dalej poszedł się kąpać. Po prostu jak on jest jakiegoś gościnny, to ja się nie dziwię, że ta impreza to będzie nie wypał. Ja proponuję, żebyś jednak przygotował może drinki. Dalej nudy są, a tańczyłam z nimi. Które to moje goście? Może dowcipy poopowiadaj im. Dziadek, stój, nie wychodź. Ten też wychodzi? Nie wychodź. Opowiem ci dowcip. W ogóle, gdzie te drinki? Halo? A, tu są, dobra. Ja nie wiem, co mam z nimi robić. Zobaczcie, oni w ogóle się nie cieszą z mojej imprezy. Tutaj ktoś telewizję proszę oglądać. Super po prostu. Może pogramy w gry. Może będą, gry ich ucieszą. Napij się, a mogę komuś zanieść? O, Carmen będzie piła wina. Ja też muszę w końcu przebrać, bo ciągle chodzę z tym samym. Carmen, obmyśl na plan. Ja chciałam zdobyć tego Mirka. Ale jak myślicie w ogóle, czy Carmen powinna być z Mirkiem? Bo ja tego nie planowałam w sumie. Mieli być przyjaciółmi, ale on ostatnio zaczął tam się do niej dobierać. Wiecie, ją całować i tak dalej. No zobaczcie, nudy, nudy. Nie wiem, co mam z nimi robić, żeby nie było nudów. Może pogramy w grę. Jak mam ich ubawić? O, może tą babcię, bo ona jest na pewno... No, oni już idą.
co za ludzie, co ja mam z nimi robić? Słuchaj, skargi, co się dzieje? Muzyka pewnie za głośno, bo już jest po wersji drugiej. Nie lubią mojej karmy? Dlaczego? Patrzcie, mają taki znaczek nad głową. Bo ci kibelek zajęła? No nie przesadzaj. Ta jest fajna, ta klementyna. Spróbujmy jeszcze razem zatańczyć. Klementyna jest fajna, taka potencjalna kandydatka na nasz nowy romans. Co wy na to? Słuchaj skargi, chyba muzyka za głośna. Śmierdzi! Przesadzasz trochę, wiesz? Powiedz jej dowcip. No dobra, posprzątam te naczynia. Trochę przesadzają, kilka talerzy mam brudnych i już im przeszkadza. Masakra. No i to też posprzątaj. Możesz podać coś świeżego. Niestety nie wiem, co się dzieje, ale... Ale jak widzicie, imprezy mi ostatnio nie chodzą. Nie wychodzą. Nie chodzą mi imprezy. Może macie jakieś rady. Ale też mam taki problem, że ja nie wiem, którzy to są moi goście. No bo... Nie słuchaj żadnych skarg. Sprzątaj to. Bo ja nie wiem, którzy to moi goście, a którzy sobie tak po prostu przyszli. No bo na przykład dziewczyny, one przecież są studentkami. Skąd one się tu wzięły w ogóle? Wytyfy. A, to już nieaktualne. Już nieaktualne. Ta się przewróciła w ogóle. Tak to wywija. Mogę tańczyć z nią? Tańcz razem. Co ci znowu przeszkadza, głupia babo? Przecież posprzątałam. Oni przesadzają. W dupie ich mam. Nie będziemy się chyba lubić z tymi sąsiadami, powiem wam szczerze. Bo oni są jacyś dziwni. Chwilę mi ten talerz tutaj leży, przecież długo nie leży. Nie mam jakiegoś nie wiadomo jakiego sychu w tym domu. I co, nie lubią mnie? No pewnie, że mnie nie lubią. Super, super start z sąsiadami, nie ma co. Czy teraz jest dobrze posprzątane? Co jeszcze jest brudne? Czemu w ogóle mam tak nisko... No. To ona śmierdzi. Serio? Idź się umyj, Teresa. Prawdziwy nie wypał, to są jakieś żarty. Zepsuli mi przyjęcie. Tak, oni się skarżą, bo u mnie Teresa śmierdzi, nie? Teresa... Wyjdzie. Bo zepsuła się mi imprezę. Przykro mi. No, jaki przytulas słodki. Przykro mi, Tereska. A powiedz jej dowcip. Malfoy. Tak, Boże, w ogóle zapomniałam, że ja nagrywam i do kota mówię, nie? Bo mi miał czy za... przed drzwiami na czasie. Więc możecie to słyszeć. Co znowu? Co znowu nie tak posprzątałam ten syf? O co im chodzi? Czy ktoś mi wyjaśni, o co im chodzi? Posprzątałam przecież. I wyprosiłam nawet śmierdzącą osobę ode mnie. Oni są niepoważni. Tu gawędkę zróbcie jakąś. Jakieś gesty. Co byś chciał? Teraz jest tutaj moją najlepszą przyjaciółką. Zobaczymy. Flirtować byś chciał, powiadasz? O, Carmen tutaj popada w alkoholizm. Ona już nie może patrzeć na to, jak Mirosław ciągle zagaduje z innymi. Zobaczcie na to. Zobaczcie na to spojrzenie, jak ona patrzy z zazdrością po prostu. Carmen jest trochę dziwna, nie uważacie? No ale ona wiecie co? Damian jej tak złamał serce, że ja się już nie dziwię, naprawdę. Naprawdę jej się nie dziwię. Pewnie jest zawiedziona, że Mirek też... No nie traktuje jej poważnie. No bo oni się przyjaźnili i w sumie no... Czego ona oczekuje od niego? Biedna. Już popadała alkoholizm. Szkoda mi jej. Mirek, weź się ogarnij.
Ale patrzcie, poprawia nam się imprawa, to może jak się nią zajmę? Może jak się nią zajmę, to mi się podobie ta impreza, chociaż wątpię, bo minuta tylko została. A ta znowu coś pije. Zupę z puszki. Okej. I co, poprawiła nam się relacja z tą... Klementynką? O, nie chcesz się obejmować ze mną? Klementyna! Czemu nie mogę? Halo? No. Może nie ma nic więcej. Dobra, zobaczmy co robi Carmen. Carmen wzdycha do Mirka. I próbuje dostać się do kosza. No niech idzie, siku, niech idzie. Żeby nam się nie zesikał. To byłaby topa. Prawdziwy nie wypał. No i dupa. Nie wiem o co chodzi. Zawsze mi się udawały przyjęcia, a teraz nie. Może on ma jakąś złą reputację czy co? Nie mam pojęcia. Pewnie przez to, że sąsiadami się nie zajmowałam, ale ja nie mam pojęcia, kto u mnie mieszka. Będę musiała pochodzić po tych mieszkaniach. I poszukać. O, Carmen wychodzi. To też wychodzi. I no trudno. No cóż, to Mirek się wykąpie w takim razie i tyle. Dobrze moi drodzy. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się taki pierwszy odcinek podobał. I nasz nowe mieszkanko nasze wam się podoba również. Jeśli macie jakieś propozycje, rady co do dalszych losów Mirka, to ja chętnie przyjmę w komentarzach wszystkie. Przepraszam was za mełczącego kota w tle. No i cóż, dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! You're having me fair, but well.